mu dołożyłem. Co mu jest? No cóż się jest? Dacie coś innego. No i po prostu poszedł i dostał. Obsunąłeś. Ale jak się czujesz? Bardzo uwielbiam wasze osoby, wasz styl ubierania i wasze zachowanie na scenie. Niestety, jestem dziewczyną ze wsi i to ze wsi podlaskiej, gdzie nie ma żadnych rozrywek, tylko telewizor i radio. Chciałam kupić sobie gitarę, lecz gdzie kupię? To nasze miejscowości nie przywożą, a gdy pojadę do Białegostoku, to już dawno zimno po nich. Wy w moich oczach jesteście osobami bardzo szczęśliwymi. Nie wyobrażacie sobie, jak mogę się nudzić w dni wolne od nauki, gdy nie ma nic wesołego w telewizji. Siedzę wtedy i płaczę, bo właściwie mogłabym czytać tylko książki. W tym roku zorganizowaliśmy tylko jedną dyskotekę, co jest na 8 klasę przecież bardzo mało. Chłopca swojego nie mam. A dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że nie jestem zbyt piękna, gdyż ważę 60 kg przy wzroście 153 cm. I jeszcze może mam zbyt gruby nos. Patrząc na was, stawiam sobie takie pytanie. Dlaczego wy jesteście tacy piękni, a ja taka brzydka? Muzyka, którą wykonujecie, jest dla mnie wszystkim. Teraz już wiem, jak napisałam ten pierwszy list, że będę miała zajęty czas przez kilka następnych lat w mojej miejscowości, pisząc do was wolnych chwilach. Mieszkam niedaleko ciebie i często staję pod twoimi drzwiami i wyobrażam sobie, że dzwonię głośno i namiętnie. Miałam nadzieję, że cię znowu zobaczę, chociaż ty w ogóle nie masz pojęcia, że ktoś taki jak ja istnieje. Ale to nic, chociaż chciałabym, żeby było inaczej. Żyjesz w innym świecie, wydaje mi się, że w trochę lepszym niż większość ludzi. Jest ci może trochę weselej, przynajmniej twoje życie nie jest takie monotonne, szare i bez sensu. Swoje życie też staram się sobie urozmaicać w różny sposób, ale to nie to. Dlatego bardzo często myślę i marzę o tobie bez przerwy. Chciałabym z tobą rozmawiać, ale wiem, że gdybym stała naprzeciw ciebie... Jestem pracownikiem fizycznym. Swój rozwój umysłowy zawdzięczam twoim piosenkom. Chociaż właściwie nic nie Twoje teksty zmuszają mnie do myślenia. Przy pracy często nucę sobie twoje przeboje i w ten sposób praca Cześć, staje się Paweł. Dla mnie przyjemnością. Nie widziałam, czy mam w radiowęźle zakładowym bardzo często można was usłyszeć. Sytuacji. Marzę ciągle, żeby spójrzeć na twój koncert i zobaczyć cię z bliska. Kiedy poprosiłam o twój autograf, cholernie mi się spodobałeś. Wiem jednak, że takich jak ja jest tysiące, a wśród tej gromady nie mogę być wyjątkiem. Mam dopiero 16 lat. Mam na imię Jarek. Dotychczas nie interesowałem się waszym zespołem, ale ty kiedy mój kolega zaprosił mnie na wasz koncert, dopiero uwierzyłem w to, o czym powiadali mi koledzy. I bezsensowny list. Kora, to co wyprawiałaś na scenie było boskie. Słowa twoich piosenek są czystą poezją. Wiem, że po waszym koncercie nie mogłem w nocy zasnąć. Cały czas wydawało mi się, że gracie, a ty, że śpiewasz. Już wiem, że tylko wy mi możecie dać to, co nikt inny dotychczas mi nie dał, czyli radę w życiu. Gwiazdo prorocza, chyba nie ma nikogo, aktualnie przeżywam kto mógł mnie pocieszyć. W zeszłym tygodniu, bólu. Kiedy nikogo nie Poza było w domu, kradł się jakiś okropny złodziej i zabrał futro, złoto, i wasz plakat. Ale błagam, niech trwa kiedy to tylko przypomnę sobie to zdarzenie, przeklinam tego złodzieja chyba nawet głośno. Wam żyję.
wtedy mój stary wkurza się i mówi, że zwariowałam na punkcie tego głupiego zespołu. Ona też tak twierdziła. Już trzeci raz zalepia kitem dziurę w ścianie po gwoździu. Załamałem się. Zacząłem pić i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby skończyć ze sobą. Halo. Marku, czekamy. Ja swoją bliską znajomą. Na dole. Dobrze, już wstaję. Kup kwiaty. Tak. Wpadłem na inny pomysł. Chciałem zażyć tabletki nasenne mamy. Wtedy ktoś otworzył radio i usłyszałem: kocham cię, kochanie moje. Już widziałem, że coś mi zostało. Wasza muzyka, Jarek. W jednym z wywiadów radiowych powiedział pan o Manamie, że jest to najlepszy polski zespół, używając określeń bardzo w Polsce popularnych. Zbigniew Hołdys i jego Perfect są passé. Republiki nie ma i się nie liczy, a polskim Mickiem Jaggerem polskiego rocka jest Olga Kora-Jackowska. Czy coś się zmieniło w pańskiej ocenie naszej sytuacji, czy pan ma nowe do tego dane? Ja nie powiedziałem, że Perfect jest passé. Ja powiedziałem, że Perfect jest po prostu koniec, kompletnie. Nie passé, tylko passo. To są dwa różne wyrazy. Nie, żartuję w tej chwili. Nic takiego nie powiedziałem z tego, co pan tutaj, nie, że powiem, imputuje. A jaka jest najlepsza grupa w Polsce, to wiadomo przecież. Panie, słyszę między dwoma słowami, pani Koro, bo ja nie rozumiem tego. Passé to jest wtedy, kiedy tego już nie ma, a passa to jest wtedy, kiedy się bardzo podoba. Proszę państwa, mają państwo okazję zdruzgotać Manam. To jest jedyna okazja, zespół już nie będzie chodzić na konferencję prasową i nie będzie publicznie... Zdruzgoczcie nas, koniecznie. W jakich krajach byliście w tym roku na koncertach i co przywiosłaś z tych krajów swoim dzieciom? Czy miałaś jakieś specjalne zamówienia, czy też sama wybierałaś im te rzeczy, które im przywoziłaś? Byliśmy w tym roku w Berlinie, byliśmy w Monachium i w Kopenhadze na festiwalu w Roskilde. Te ostatnie wyjazdy, Monachium i Kopenhaga, no nie byłam w stanie sobie nic kupić, bo to akurat były takie dni, w których po prostu te narody nie pracują. Jeżeli chodzi o Berlin, to właściwie nie pamiętam, szczerze mówiąc. Padało cały czas i było strasznie zimno. Jeszcze o dzieci. Jeżeli nie kupuję sobie, to właściwie nie kupuję też dzieciom, bo jeżeli kupuję dzieciom, to kupuję sobie i to wszystko jakoś razem idzie w parze. Pod jakiego znaku zodiaku jest pani Koro i pani mąż? Proszę zgadnąć. Mi się wydaje, że jest skorpion albo koziorożec. Kto? Pani. Nie trafia na zupełnie. A może pani polityk? No jeszcze ma pan jedną szansę. Nie znam się na to. Bliźnięta. Miałam wspaniałe pośredniczki. Właśnie. Znaczy, ma, to teraz spod mojego znaku był Winston Churchill. Jest... Tylko? Nie, to znaczy kolejny z bliźniak, jestem strzelec, czyli plus i minus, czyli wzajemnie nieustające wybuchy, nieustająca eksplozja. Thank you.
sobą. Nie no, dość, wystarczy. Cześć. To szybko, no. Jestem wstrętna, wiesz dlaczego? Kochanie, słuchaj. Bez wyrażeń. Jak możesz tak mówić? Już nic nie powiem. No to lepiej nic nie powiem. Takie jedno mogę dostać? Nie, to są zdjęcia to od doktora. Kronika, kronika zespołu. I tutaj na tym napisze. Tak duży, ogromny. Jaki słaby flamastyk. No właśnie. Ja tam kuwania dam listy. Sora, do ciebie się można zawsze dostać? Tak po koncercie? Czasami można, a czasami nie. To zależy od tego, jak się czujemy. A nie zawsze, zawsze się czujemy. Na siłę. Tylko na siłę? Komu, bo idę do domu. Zeszłorocznie. W tym roku był szampan też, ale to był pyszny. Jeszcze było co spróbować? Tak, został ostatni łyk. Dosłownie łyk. Chodźcie. Będziemy same piątki. Dobrze, no to już będzie do domu. Już, Barbara, chodź. Och, matko boska, jaka to jest ciężka praca. Ciężki, przyjemny kawałek chleba. Śpiewam dlatego, że bardzo lubię. Zawsze śpiewałam od urodzenia. Jestem właśnie taką urodzoną piosenkarką. Natomiast piszę dlatego, że no, pisanie jest to jakby ilustracja do tego, co robi Marek. Ilustracja do muzyki, która jest pierwsza i właściwie jest czymś wiodącym. Akurat tak się złożyło, że to nasze pisanie i tworzenie, komponowanie jest taką całością, która wspaniale do ludzi trafia i była ludziom, jak się okazuje, potrzebna. Potwierdzają to, no nie już nie setki, ale tysiące listów, które otrzymujemy. Listów, które są pełne uwielbienia, podziękowania i listy te właściwie utwierdzają nas w tym, co robimy, potwierdzają, że to, co robimy, jest dobre. A oprócz tego informują nas o tym, co to ludziom daje. No przede wszystkim w największej ilości listów to są słowa podziękowania za to, że jest to właściwie twórczość, która jest ludziom potrzebna do tego, żeby w ogóle żyć. No jest to bardzo duże słowo, ale tak jest. I wydaje mi się, że o tyle prawdziwe, ponieważ jeździmy i ja widzę właściwie, jak wygląda życie tych młodych ludzi i właściwie jest to życie troszeczkę takie pozbawione sensu i celu. Muzyka jest tym, co w tej chwili jest dla ludzi najważniejsze i jedyne wiarygodne. Gitarzysta.
perkusistę. Bogdan, mój basista. Nocny patrol czuwa. Nerwowy, sypie się szkło. Rozpaczy jęki.
uduszone krzyki, sąsi się zło. A ty też zmęczony, ty pod nerwowy, zrywie się szkło. Rozpacz wielki, zduszone krzyki, sąsi się zło. Śpi, śpi spokojnie, śpi. Oddychaj głęboko, śpi, żona, śpi. Śpi, śpi spokojnie, śpi. Coraz ciężej jest mi żyć, jestem coraz starsza i z wiekiem uświadamiam sobie, jakie życie jest bardzo ciężkie i coraz cięższe. Niemniej mam jeszcze świadomość drugą, która temu towarzyszy, mianowicie, że z tym całym ciężarem, który spada na nas wszystkich, należy po prostu walczyć. No, to do młodzieży w końcu skierowane. Czyż nie? Strada, strada, czaj się snuje, już mi zgubię, strada, wpisano, strada.
radę z dołu na łunę. Czułe spojrzenia szlachetnych runek. Czy pływa wysoce jak zimna woda? Las rady żadnej chwili nie szkoda. Strada, strada, strada. Zdradzone żony, mężowie, dzieci, zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe. Pionowo równość tej gnowy złe. A pas drobny, baczność wskoczy. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, dłonie. Zdrada, zdrada, zdrada. Ale damy sobie radę, bo Polak wszystko potrafi. Szalona, wesoła.
dużo czyta. Na scenie jest niesamowita. Nie ma takiej drugiej. Jest trudna we współżyciu. Burzliwa, kłótliwa. Ale momenty, kiedy jest wspaniała, wynagradzają właściwie wszystko. A znowu wiem, prawdziwe rzeczy rodzą się w burzy. Także to, że jest trudno, że jest ciężko czasami, może oznaczać tylko to, że będzie prawdziwy jakiś owoc, dobry, jak diament. Saturn zimnym ziemię smaga. Lud się w moje serce wkrada. Wokół chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi. Czas odpięty mnie cicho zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi blask i dusi słowa. Radość do rękawa chowa. W dole tłum, gęsty tłum, czeka i patrzy. I nadzieję w sercu ma, że coś więcej zobaczy. Znowu liczę, 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 liczę życie. Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi umarło, tyle poszło do nieba, a tyle do piekła. Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi zostało. Czy to dużo, czy to dużo, czy to jest mało? Patrzę w lustro na przyjaciół. Jacyś mniejsi, pokorniejsi, w pół śmiech, w pół marzenia, w gestach, w pozach, bez znaczenia. Strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. Karuzela, karuzela, karuzela marzeń. Karuzela, karuzela, karuzela zdarzeń. Kręci się, kręci, kręci wysoko, wiruje, wiruje, wiruje w obłokach. Planety szaleją, szaleją, szaleją. Wspaniale, nie muszę siedzieć wcale, a wcale. Czuję się świetnie, ach jak przyjemnie. Stoję, stoję, stoję. No, siadaj. No wiesz, to ja myślę, że to powinnaś powiedzieć w ten sposób. Stoję, stoję, stoję. Przecież to jest, poetka stawia się tutaj ponad tymi, którzy, mówiąc jakby samym cytatem, co brzmi może teraz takie, jakby za prosta przeciwnie, że ci co leżą, prawda? No ona stoi, ona, to jest jakaś afirmacja życia. Przecież ona ma całą jakąś aktywność i uczuciową tutaj. Tam było dobrze, jak mówiłaś, jest mi wspaniale, cudownie, to rozumiesz, ale te stanie, to po prostu chodzi o to, no powiedziałbym to, że to jest poezja współczesna, ale przecież to jest coś z tego wielkiego repertuaru romantycznego, to są ślady. Stanie ponad innymi, ale nie w tym sensie. Ona stoi na ziemi, tylko po prostu jest osobą aktywną. Tam były takie dobre momenty, że mówisz, że jest cudownie, pięknie. No to jest właśnie stosunek do naszej rzeczywistości. Ja tu zresztą myślę, że ona używa takich słów jak właśnie blask. I to jest dla podkreślenia tego, że w życiu trzeba znajdować strony piękne. Człowiek piszący, literat, publicysta, uczony powinien w słowach możliwie krótkich, zwięzłych powiedzieć coś, co by inteligencję czytelnika, słuchacza pchało we właściwym kierunku. Jak myślicie, czy taka interpretacja tego współczesnego wiersza jest właściwa? No proszę, może by ktoś zabrał głos. Zawsze bardzo dużo czytałam od mojego dziecka. Właściwie książka była moją, tak była izolacją, ponieważ dzieciństwo moje należało, no co tu dużo mówić, do trudnych.
Więc izolowałam się właśnie w ten sposób, że czytałam bardzo dużo. No i wyobraźnia pomagała mi wychodzić z tej rzeczywistości, która była często nie do zniesienia. Właściwie to była moja największa namiętność i teatr. Nigdy nie oglądałam telewizji. Po raz pierwszy zaczęłam oglądać telewizję, mając 20 parę lat. Także teatr, film i książka to były moje, i radio, to były moje takie namiętności największe, jeżeli chodzi o świat wyobraźni, w który się no, chronimy, co tu dużo mówić. Pierwszy tekst napisałam no, jako osoba już dosyć dorosła, wydaje mi się. Nigdy nie pisałam pamiętników, pomimo że zawsze byłam dobra z polskiego. Nie miałam takich upodobań. Kiedyś pisałam książkę, jest to prawdą, jako mała dziewczynka. Zarzuciła mi to szybko. Potem zainteresowałam się literaturą angielską i szczególnie poezją angielską. Trudno wymieniać nazwiska i będę banalna, stwierdzając, że najpiękniejsze wiersze i cała twórczość, którą czytam raz po raz i wracam do niej bardzo często, to jest Szekspir. But the walking shadow, a pole player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Lies but the walking shadow, a pole player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. Signify nothing. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Signify nothing at all. At all. At all. Thank you.
Mimo, że mam kilka koleżanek, czuję się samotna. Czasami czuję się zupełnie dobrze, znam śmiech, a to przecież najważniejsze. Mam uczucie wtedy, że siedzę w ciemnej pieczarze i nagle robi się jasno. Wtedy cały świat mogłabym nosić na rękach i potrafiłabym rozdać wszystko, co mam. Wszyscy moi znajomi są waszymi wielbicielami, a szczególnie twojego głosu. Ja nie widzę w nim nic ciekawego. Zdziera się na koncertach, rzucasz po całej sali, wariujesz. Gitarzyści robią się głupi. Lubię muzykę hard rockową, ale nie w takim wykonaniu. Marek, Marek, do ciebie list. Drogi Marku, jestem matką dwóch twoich małych wielbicielek, a pamiętam, jak kiedyś dawno temu wszystkie moje koleżanki kochały Marka Grechuta, a ja myślałam tylko o innym Marku, o tobie. Pamiętam, witam, że... zatrzymajmy się, wysnąć w tej dziurze do picia. Tylko zimne! Ale zobacz. No, tak, podaj tu. Tak. To oni, oni. Dawaj, zaraz, wstaj się. No, proś, to jest. Chodźcie, bo za nas jedziemy. Chodźcie. Chora, chora, Marek, chodźcie, jedziemy. Paweł. Panie Robercie. Jedziemy już. Jeszcze 60 km mamy do przejechania. Mam 18 lat, ale nie jestem osobą za bardzo dojrzałą psychicznie. Jestem nierozważna, niecierpliwa. Po prostu przepraszam za brzydkie słowo popieprzona. Nie bardzo potrafię żyć, jak tego wymagają inni. Nie chcę być dorosła, boję się dorosłości, konieczności samodzielnego życia. Boję się wszystkiego, ponieważ nie potrafię się przepychać łokciami, walczyć o swoje. Jestem życiową dupą. Dodatkowo jestem ciągle niezadowolona, mam ciągły niegasnący niepokój, mam powracającą chandrę od drugiej klasy szkoły podstawowej. Widziałem tą piękną korę z Manamu. Nie jest całkiem taka piękna, bo stara ma 36 lat. Składała autografy, tam jakieś tam było kupa skrzynek. Podchodzę, no i jeden z nich był przyprawiony. No się chyba przyprawiony, nie jestem pewien, czy był przyprawiony. Na cyku, no. Się tak bynajmniej zdawało, nie wiem, jak wam się zdawało. Nie, musiałeś się mylić. Wydawałam ci się, na pewno. Wydawałeś. Albo był po wielkim przepiciu, albo był trochę na cyku. Ja nie jestem pewny w 100%, że był, no nie będę się z wami spierał. To wiecie, nie ma sensu nawet stać się spierać. Chodźcie, gdzie my będziemy stać. Wydawało się, że miłość będzie moją szansą, ale to jednak za mało. Wiem, że powinnam mieć jakąś pasję, co byłoby ostoją w mojej straszliwej słabości, co pomogłoby przezwyciężyć ten potworny marazm, w
którym tkwię od lat. Sama niszczę siebie i moje życie przez lenistwo, w którym żyję. Koledzy mnie nie rozumieją, oni myślą tylko o jednym. Czasem mogę porozmawiać z ojcem, ale piszę to w sekrecie, gdy jest mniej napity niż zwykle, na przykład w niedzielę rano. Nie mam na piwo. Nie mam na piwo. Śmietana. Oliwa. Oliwiero. Masz na piwo? Nie mam na piwo. Nie mam? Nie wiedział. No to im do domu. Chcesz. Tu się sprzedaje, tu się kupuje, panowie. O to chodzi. I nasza wieś się bawi, cztery pary i kółeczko. 18. Dobra. Panie kelner, świnia wszyscy. No, ja babcia chorowała od bambina wyzdrowiała. A która pana zapożywić nie może, ale od bambina to pomoże. Trączku gucika w ogonek, wygrasz pan złoty pierścionek. No. Ugryź pan kurkę w pieczkę, wygrasz pan złoto zapalniczkę. No. Moja babcia szczęście miała i paczkę balonów wygrała. A, no to bardzo przepraszam. Się szczęśliwie. A kto ma korkociąg? Czy to jest radziecki szampan? Kto ma korkociąg?
Oj! A! Robimy coś ci? Przyjemnie ci słyszałeś, że została otwarta szkoła imienia Olgi Jackowskiej, naszej znanej poetki. Słyszałem, ktoś mi mówił, nie słyszałem tego prawda. Jakaś zawodowa średnia sprzedaż. No tak, właśnie dzisiaj. Powiem ci, że mam nadzieję, że nie będzie szkoły mojego imienia. Am I right? Czuję się świetnie. Naturalnie to. Wieruża łapie szampana. Pazar! Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać kowbojem na tyle. Robimy western wobec tego. Western. Pełny metraż, heavy metal, bracie, rewolwerowy. Tak, bardzo mocny. Świetnie. Bardzo dobrze. Ja jeszcze świetnie niż pan. Dziękuję bardzo. A dlaczego nie ma tutaj naszego ukochanego pana Wszystkiego? Co ja bym chciała robić? No chciałabym robić coś, co byłoby zbliżone do tego, co robię do tej pory. Co wcale nie znaczy, że muszę być na scenie. Wcale nie. Po prostu chciałabym robić coś takiego, co dawałoby mi taką satysfakcję z pracy, jaką daje mi to, co robię do tej pory. To jest pewna szansa, którą zegarkowa nie daje. Dlaczego nie daje? Ja jestem bardzo, bardzo jestem usatysfakcjonowana. Może pan rokować? Ale oczywiście, że tak. Znaczy muzyką rokową, robię coś znacznie więcej. Czy robisz poezję? Czy dobrze, że ta poezja w pewnym momencie się nie wyczerpie? To tak jakbyś się pytał, czy się studnia wyczerpie. No może się wyczerpie, ale o studni się mówi studnia bez dna, czyż nie? Marek, niech on to ustawi, szkoda czasu. To się staw takie nabijające, takie dum, dum. Tak wiem. Hania, zgaś tę górę. Zaraz, moment. Co tam masz? Popraw ten bajer. Teraz będzie dyskoteka, Blanche będzie grał na CKM-ie. Słuchaj, Paweł, zostaw to, dobrze? Już przepraszam.
Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, para, 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 o, a, o, o, bo. Nie gra, nie. To nie muzyka pana. Przepraszam.
Słuchajcie. Nie lubisz go? Nie, nie jestem zazdrosny. W ogóle jeszcze zazdrosny. Czy żaki są zazdrosne? Strasznie. Co? Oczywiście, tak? Słuchajcie, więc musimy trochę opóźnić zaczęcie, bo organizatorzy przychodzą z powodu deszczu. Także oberwanie chmury, przytamy się z kablami. Proszę? Będzie się dużo o domu. Jak czekamy, to w takim razie możemy sobie usiąść i jeszcze ja czytam. Ja tam. Gdzie jest baton? Nie mam kabla do ustawienia. Baton! Baton! Tak, bo czekaj, już wszystko przygotowane jest. To nie pierwszy. Kable są zabezpieczone i chodzę, że kabel miałeś tu przyjść. Gdzie jest ta Kasia? No chodź. Nastroisz się, baton idzie na stole i on się już na scenie. Druga gitara na stole. Gdzie jest mój? Zobaczysz, bo zaraz. Paweł. A czemu Paweł tak jakoś dziwnie jest ubrany, jak to wiesz? Thank you.
podaję ci rękę. Ty mówisz, że mało. Podaję ci usta. Ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce. Oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz, mało, mało. Thank you.
Szanowna Rado Pedagogiczna, kochana młodzieży, Aleksandra Jackowska, Kora, jest jedną z najwybitniejszych poetek okresu powojennego. Jej wielka poezja określa naszą rzeczywistość, wskazuje drogi naszego życia, kształtuje naszą świadomość. Doskonałość syntezy słowa trafia do serc wszystkich ludzi. Jej poezja w połączeniu z muzyką, która wzbogaca i podkreśla sens każdej strofy, wprowadza człowieka w świat niezwykłych doznań, wzruszeń i radości. Po wielu latach starań, nas wszystkich, jesteśmy świadkami historycznego dnia. Dumni z faktu, że właśnie my będziemy kształcić się i pracować pod patronatem wielkiego imienia Aleksandry Jackowskiej, poetki. Dookoła, a oni siedzą, jeszcze nie leżą. Wszyscy mi mówią, połóż się, usiądź, a ja nie muszę, naprawdę nie chcę. Stoję, czuję się świetnie, nie muszę siedzieć, nie muszę leżeć, czuję się świetnie, ach jak wspaniale, nie muszę siedzieć wcale, a wcale. Czuję się świetnie, ach jak przyjemnie, nie muszę siedzieć, nie muszę leżeć, czuję się świetnie, ach jak wspaniale. Stoję. Ach, jak tu pięknie, ach, jak wspaniale, nie muszę siedzieć wcale, a wcale, czuję się świetnie, ach, jak przyjemnie, stoję. Zabawą, ale jest też szaleństwem. Po tym szaleństwie można wpaść albo w inne szaleństwo, pójść jeszcze gdzieś dalej, albo wrócić do źródeł, wrócić do ciszy, wyciszyć się trochę, odpocząć. Na pewno nie należy się bać ciszy. Być może to nastąpi. Być może będę miał dość już tego wszystkiego, tego świata. Zniknę gdzieś w jakimś klasztorze. W jakiejś górze, na jakiejś górze, czy w czymś, nie. Bez sensu. Róża wschód. Róża, wolna róża. Róża wschodu, róża, piękna róża. Na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Kołysze światem. Czy to jest sen, czy jawa?
już, już ciągniesz mnie. Parada słoni, jak na dłoni, przeciąga z gracją. Parada, jak na dłoni. Parada, parada słoni. Parada, jak na dłoni. Wspaniała, wspaniała gra. Cudowna, cudowna gra. Szara, szara mgła. Pulsuje, tętni gra. Różo, różo wschodu, różo, słodka różo, różo, różo wschodu. Różo, wonna różo. Ach, nadciąga burza, burza, groźna burza. Już, już milknie oddech, już, już cichnie śmiech. Parada słoni, jak na dłoni, przeciąga z gracją synem. Parada słoni, jak na dłoni. Nie chcę podejść tutaj do kamery, no. Kaczorku, no chodź do mnie, chodź. Bo my robimy... Ale naturalnie chodź tu do mnie, chodź. My jesteśmy Paramount Picture. Duet, duet, duet. Brothers and sisters. No, koniec. Koniec.